Hello, hello, hello from Poland. This is Krabman, and I want to play Mahjong. I want to play Tenho today. Five tompu. This is standard session. Standard session, five tompu today. And now, hello to everyone from Japan and Uganda. I teraz se przełączę na polski. Witam serdecznie. Jestem krabem. I gram Madzonga. Dzień jak co dzień. Siedzę se. Mówię se zagram. Żeby się nie czuć samotny, to se zagram. Zrobię se streama, se popierdzielę głupoty. O, i nie ma głos. I się patrz, zesrało se, no. O. Se zesrało, ale... Uses lobs. Chyba bez lobs. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak tutaj. Co tu by my ukradli? Trzeba zaplanować meldunki. No ukradli by my na pewno do kancanów. Jedynej pary nie ponujemy. No i haku, bardzo ważny haku jest. I mamy w tej chwili Isanten. Oj, bo może bez rycy. Może bez rycy. O. No a to jest rearmament za... Teraz zrobię pułapkę sudzy. Rearmament za Dore. Ta pułapka sudzy nie działa, bo to jest koło Dory. Po wyrzuceniu rearmament to wiadomo, że coś tam kombinuje. No chłopaki chyba ta neo robią. Chyba ta neo robią. No a toj toj. Toj toj Sansioku doko. A to łachudra jedna. Ta neo to jest mangan. Albo i lepiej. Może ta neo Niemiec. Może mieć dory tam. Dwóch trójek man już nie ma, no ja muszę chyba zwijać. Tak mi się wydaje. Co, tak mogę spróbować. Zasadny by ukryta ręka zrobił. Tojmen możemy z haku do tego tojtojka swojego. Troszkę strach tą piątkę teraz wyrzucać. Oj, oj, oj. Dwa pyn tutaj będzie. Siedem so. Ale dwa pyn jest też na tomena. Bezpieczne. Jeden man sudzy no odpada. Sejso. Sejspin. Sejso, sejspin. Jeden so. A może sejspin sobie rzucę. Może symoca ze skusy, chociaż raczej nie. I bum! I se wyjaśniło. No ciekawe, co tojmen tam miał tego tojtoja.
Ale i tak miał ten Neo Sansoku Doko zatkły układ, który powinien być on Jakumanem. Ale z jakich powodów nie jest. No i znowu mamy parę Jakuhajka. Teraz parasemusy zrobić albo w blokach, które mam 8-9 cypens, albo w bloku, którego nie mam, czyli 2 man, i wtedy będzie rewolwer i wyrzucę sobie pęcan. O, tu se zrobiła, no to możemy zredukować. O. To jest akurat prosty kształt, tu nie ma żadnych niedopowiedzeń. Dory nie muszę za wszelką cenę brać. To jest tak jak wcesnej miałem Rianmen za Dory, to mogłem spokojnie Dory poświęcić. Oj, Dory jest bezpieczna. Dory jest bezpieczna. To jest gość, który jest w tle. Więc ja nie mogę z jeden do tempa i pod niego pchać, tylko że cęsko se bronić. Może jedynkę spróbuję. O, jeden man cudzy. Cęsko bardzo. Będę tutaj po tych bambuskach lecał, trudno. No. No nie chciałem w strefie Dory wyrzucać. Ósemka man, miałem 2 stuki, to mogę 8 man pustyć. Dobra. 4 bloki, ale to nie jest jeszcze optymalna konfiguracja. Ale mam materiał. Mam materiał, tutaj 4 manse może wydłużyć, 7 so, wszystko jest, te ukipajki są. Tylko jeszcze trzeba, żeby to się rozwinęło ładnie. Dobrze, że jest para, zawsze jest wesoło, jak jest para. W parze razniej, z parą razniej. Taki kancanyk. Zróbmy tak sobie. Ta nakładkę ukeira trzeba wyeliminować, bo ja tu mam dobre ukypajki. Tu już mi się zrobił kancanyk. Taki kancano pęcan. Ale wciąż ten kształt się może wydłużyć. I teraz mamy szansę na Ipeko. Ale no to jest jeszcze daleko do tempa i tymczasem Kamyca już tutaj sobie wojuje z Abelką. Pokazuje, jaki to on jest kozacyna. A 6 bloków zagrać? Nie, zagramy 5 bloków. Wytniemy ten many całkowicie, zostawimy sobie 4 pary. Ipejkę i... Tutaj pięknie nam ta Dora ładnie wchodzi, ale no... Ten Kamyca własny. Przypuszczam, on już może mieć tempaj. Tutaj jeszcze mamy teraz dosłownie dodatkowe ukeire, ale to nie jest chyba dla mnie zbyt wartościowe. No i tutaj ciężko, no 2 do tempa jest koniecznością wyrzucenia Dory.
Bardzo. O, już nie mam koniec nosty. Bardzo ładny. Ale wciąż no daleko jest. No i teraz myślę, że 9 pin jest do zagrania. C6 pen jest Co? osłabione. No i se wzu... A szkoda, że tu ten se wrzucił, bo on daleko jest ode mnie. I to mi nic nie daje. No. Ten Smoca odskoczył, kamyca się troszkę przybliżył, ale to jest wciąż powyżej 10 K. To i my nagonimy. To i my nagonimy, jeżeli w ogóle jest cym, to go gonimy. Tutaj jest ręka człekokształtna, taka kancan kancan w debiucie, więc zostawimy sobie jak u Hajki jeszcze. Wtapiam trochę kamieni, no ale to jest naturalne przy takich decyzjach początkowych, gdzie jest tak rozległe ukeirę, że to się wszystko, no, może bardzo łatwo zemścić, ale też ma niewielki wpływ czasami na dalsze losy ręki, więc z tymi odrzutami na początku tak nie ma co przejmować. A dobra, z tego pediatra se pozbędę mojego. Chociaż on jest i bezpieczny, i może dać jeszcze jeden fanik. Ale bardzo ważne, żeby utrzymać Toymana na dystans taki jak jest teraz, albo mniejszy, żeby go jakoś przegonić jeszcze w tym orasu. Oj, 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 no to jest słabsze teraz od kamienia środkowego. To jest chyba teraz słabsze od czwórki man. No i czwórka jest też niebezpieczna. Tu Simocja myślę, że ma już tempaj. No i 5800, proszę państwa, 5800 i chłopak schodzi. Schodzi tutaj do mnie po schodkach. Hop, 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 hop. Skacze jak króliczek. Ten taki lollipop. Te malutkie królickie, co są. Zatrzymam na razie 2 soba, jak dojdzie 3 so, to jeszcze Ipeko otwiera. Furtka do Ipeko se otwiera jeszcze. Mamy też Sansoku 1, 2, 3. Troszkę trzeba na te punkty pozyskać. No i jest samotna Dora jest bardzo dobra. Bo jak coś do niej dojdzie, no to mamy gwarantowane jej użycie. Może dojść kolejna Dora, to już będzie w ogóle i Santen do Mangana. No to jest ręka na pewno na powrót. 6-8, tu mogę łyknąć dwóch gości za jednym razem. Super to se, oj super se zrobiło, to jest przełom, teraz jeden pin Sansoku Dora, 5200, ale rycy, to jest na rycy chyba rączka. Jak dojdzie 6P, potem 1P, no to dama, jak będzie Sansoku Cydory. Oj, 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 pus, pus. Szkoda, że oje dwie jedynki P są tylko. Szkoda, że to nie on się broni ten po lewej, bo by mi jedynkę P wyrzucił. No i tak se zrobiło teraz. No Dory nie rzucę. Ja se pozbędę tych manów. Tu mam i tak rycy dwie Dory. I to myślę, że z ręka na kontrę. To jest 5200 plus 1300. 5 kamieni, 9 kamieni. Joś! Za ojczyznę, za Polaków, za rodaków. To dedykuję powstańcom warszawskim. Ten atak. Niech to sądzę teraz. To jest, może być przełomowy dla mnie moment. Oj, te many się wystrzelały. Wszystkie sudzy w manach padły. Taniec brzucha, jest, poszło.
Kolejne sudzy w pinach. Martwe. Dwa pędz tylko zostało. No super. No super. Mało tych sudzy. 4-7 so i 3-6 so. Bardzo niebezpieczne. Gorąco. No jak będzie Ryukyoku, jak Simoca nie będzie w tempaj, to tak średnio. Jest! Jest, proszę państwa! Beautiful! Beautiful Madzia moment. Iworasu Krab upośledzony awansuje na drugie miejsce z czwartego. Piękne. Piękna przebitka tutaj wysła mi. To jest fart. To jest fart, proszę państwa. Tu se nie ma tak co podniecać. To jest farcyk. Trzeba było se dobrze bronić wcześniej. To by nie było trzeba wracać potem. Ludzie zapominają. Proszę, każdy kto se chce rozwinąć zmadzany na jakiś konkretny w miarę poziom środkowego tokudzo. Tu gdzie ja jestem. To powinien właśnie brać poprawkę na to. Bo człowiek się cieszy potem, że o Jezus, jak mi powiedzmy, że spada na czwarte, tak, w pierwszej, drugiej wschodniej spada na czwarte i potem się wspina i wchodzi mu ta ręka, ale mu posło, ale dobrze zagrał, bo potem Hanemana zrobił, a zapomina już, że gdyby nie wtopił tych punktów, to by w ogóle nie musiał potem walczyć desperacko o te punkty, żeby je odzyskać. No, tak samo w drugą stronę, jak człowiek spierdzieli jakieś rozdanie, tak ja troszkę spierdzieliłem tamtą defensywę. I potem ma tych punktów do odzyskania, tak? 12 tysięcy, 15 tysięcy, to jest duże punkty. To niby można jedną rączką załatwić, ale to są duże punkty. Czy ja to... Ja w stronę Taniała pójdę. To już jest czas. Mam 4 bloki, 6 pin to jest ukipaj. Spróbuję zaklepać to drugie miejsce, ale pakuję się w niezłą kabałę. Bez piątego bloku. Nazwijmy to takim eksperymentem. Tylko szkoda, że ja to robię w meczu rankingowym, nie? O, Dora posła po prawej. Ale jemu nie zależy i tak na wartości. To nic nie znaczy. O! Już tempaj! No szybko posło. Znaczy tempaj i santen. Przepraszam. Podnieciłem się. Tak za eksperymenty no raczej w grach rankingowych se nie powinno. No ale ciężko se powstrzymać czasami. Naprawdę. Naprawdę ciężko se powstrzymać. No może 3 sopon wejdzie. A jak zrobię Ranmen C, to co wtedy? Jak zrobię Ranmen C, to sampon chyba. Bo piątki są bezpieczne, na przykład na Symoca, pół sudzy na Toymena. W sumie mógłbym się tego pozbyć, no ale co, zatrzymać jeden bezpieczny kamień to... Więc trudno, no atak to atak. Mam 6 cysta nad kamicą. O, Kamica akurat zaatakował. No i jest. Push! On mnie może łyknąć. A, pół sudzi, piątki. No pus, no co? No ale teraz już będzie gorąco. Teraz nie wiem, czy się nie bronić już. On nie ma dużych szans nad sumo, myślę. Zależy jakie ma cekany, ale... Może nie mieć wysokich sens, no to jest bardzo niebezpieczne. Zagramy tak. Może wróci tempaj. Szóstka jest troszkę lepsza do rzucenia. Dobra. Fury tenik na koniec. O, myślałem, że sobie wrzucę.
No, Toymen, on chce mnie przegonić, on chce wygrać mecz, bo on jest oja, więc. Tutaj, ha. To raz sprawdzę, ale to chyba to jest było zbędne ryzyko troszkę. Nan, siapy. Nie no. Tu Honitsu by załatwiało sprawę. Bo bym miał Honitsu Jakucha i to bym wygrał mecz. Ciantę można zrobić. Cisoci. Cisoci. Hatsupon. Jakuhai Canta. To jest 2000 plus pula. Kończymy mecz. Znowu. Znowu ten wariat, no. I teraz już co? Dwa man się dużo nie różni od 1P. W jeden Rianmen się wrzuca, no i Kanzan się wrzuca. Ale 1P, myślę, ta dwójka wcesna to może lepsze troszkę. Ci. No i co, trzeba coś improwizować. No takie rzucam te kamycki. Rzucam sobie, one sobie wszystkie mogą wrzucić. O, dobra. Tylko żeby mnie nie ten. Nie zakończy meczu, nie? Nie zakończy meczu. Jedziemy do rundy południowej. I mnie też nie wyprzedził bardzo elegancko. No cóż, no. Meczu tym nie zakończę. Cztery bloki na razie, debiucik. Dwa man C. Zdecydowane. Mógłbym znowu jaku Honitsu, ale to jest za wolne. Jak wygram dwa tysaki, też dobrze jest. Potem byle jaka wygrana. Pięć. A wyrzucę. Tu szóstkę mogę przyjąć, tylko nie będę miał Rianmen, nie? No a to nie jestem aż taki dobry w tych porównaniach sypkich i nie ma to też aż takiego chyba wpływu. No, zależy jaką se liczbę gier weźmie pod uwagę. A niech to będzie Honitsu. Niech myślą, że mam Honitsu. Jak zrobię 2 man C, 7 Tedasi, to będzie wyglądało całkiem na Honitsu już. Akurat tak się rzeka ułożyła. Ten ton na początku jest tylko podejrzany. Ale może zrobić po dwa manci Honitsu. Też można. Wtedy jaku Honitsu kończy mecz. Tylko liczymy na 4 man pon albo do 7 man dobranie czegoś. No tych kamyczków do 7 man jest dużo. To jest 5 kamyczków w sumie. Łącznie z siódemką. No to skąd. Ale on se bał. On se bał, ale on chyba powinien rycy. On chyba powinien rycy mimo wszystko, no. No losie, no. Mam blok i tu znowu pytanie, czy eliminować nakładkę UK i rycy, nie? No zależy od składu naszej ręki. Jeżeli liczba kamieni rozwojowych, ukipajów i bloków pozwala na pozbycie się nakładki, żeby tutaj nie musieć mieć dwóch bloków, to se pozbywamy, ale jak nie pozwala, to se nie pozbywamy. To jest wszystko, mechanika jest prosta, tylko wszystko się rozbija o robienie tego w grze, płynne. W sytuacjach czasami bardzo stresujących. Tania Odora wystarcza. Tania Odora, takie zwykłe Tania Odora wystarcza. Takie zwykłe Tania Odora. Nie ma materiału na ostatni blok. Może się skończyć cekaniem 8 petanki. To było chyba pochopne troszkę meldowanko. O.
Ale jak dojdzie dwójecka, to będzie Nobetan. 8P do pary może Psyjs. Ci. Ale najważniejsze, że mi starca pieniążków. Dwójecka jest wybrakowana, są niestety. No i Toymen se ściga. Toymen walczy o przetrwanie. To mi nie pomaga, takie kombinacje. No i dosyć kolejny kandydat na parę. I kandydat na C. Tylko tak, zarówno trójka so, jak i czwórka so są już konające. Trójka to już zesła, a czwórka, o, już też zesła. No to oznacza, na pewno dwójka jest w muze. Na pewno dwójka jest w muze. No jeszcze piątka też była. No głupotkę zrobiłem. Głupotkę zrobiłem. Trzeba było na C dalej lecieć. Sumo. Ła, ładnie, no proszę państwa. Kurna chata. No jestem cecy. O, no teraz ręka bogów. Taniał doradcy, pinfu doradcy. No to jest ręka rycy. To jest ręka do rycy. Chyba dostanę dwa mancyman. Kurna chata. No i o tym mówię, to są cały czas człowiek w stresie, bo tutaj jest napięcie. Są emocje i tutaj trzeba cały czas trzymać, jakoś tak starać się racjonalne decyzje podejmować. Zaraz mi łupnie za dwa tysaki i pójdę. Pójdę spać. I nic z mojej ręki bogów. Ależ napięta sytuacja. A to się składa. Jest dwa do tempa i stoi. Taka typowa syrena. A Toymen już... no fo, dwa do tempa i to myślę, że... Ojoj, to, no to teraz ma tempaj. A ja se mu nie mogę wrzucić. Tylko to nie jest honicu chyba. Nie wygląda na honicu. Cyso chyba puste na niego. Kurna chata. Najgorsze ze te 1500. Ja se nie mogę wrzucić. Dwa fany to śmierć. Trójeckę rzucimy, ale 6, 8, 5. Ojej, jak tu jest gorąco. No i wszystko niebezpieczne. Z takim czekaniem. Spróbujmy. Spróbujmy zakończyć ten mecz. Albo wszystko, albo nic. Albo wszystko, albo nic. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Może jedynka P spadnie. Już widzimy, że Toymen ma te dwa fany, więc może mnie zarznąć jak swiniaka. Kamica ma honicu, chyba też mnie zarznie jak swiniaka. No ale nadzieja jest. Nadzieja w człowieku siedzi. Ja piernicę, ale emocje.
Dobra, no i tu mamy Isanten Tempai, Kamica, Honitsu. Ja kuchaj Honitsu. Oj, teraz Dorę dopiero puścił. Oj, to ja już nie wiem, co on tam wyprawia. Kurna chata. Cwórkę cymał, skurcy bycki cymał tę cwóreczkę, no. No, ale teraz mam cy 500. Teraz mam troszkę komfort. Ale zmet, czwarta południowa, słyszycie to? Słyszycie to? No, troszkę 9 spin może pochopne, biorąc pod uwagę, że tu jest kucki. Rian Santen. No, taki Arian Menik to się, no, średnio w sumie przydaje. Tu i to ja to tu nie zrobię. No, to tak. O, to jest piękne. To jest piękne. Zablokuje parę. To jest Isanten. Jak dojdzie coś do ósemki SO, to sobie podmienię może. O, własny. Tylko to ajajajajaj. Przecież to jest kulawe cykanie. No dobra. Głównie ricci takie, żeby odpuścili po prostu. Cy kamienie do wygranej. No wiatr rundy zywy, więc to nie jest jakieś super cykanie. Gdyby to był dziki honor typu pay, no to by było fajnie. No i znowu wóz albo psewóz. Kończymy mecz albo jedziemy do domu. Ja piernicę, to po takim, a to pierwszy mecz dopiero. No, niedobrze. Bardzo niedobrze. No i widzimy, no, człowiek se stara, żyły se wypruwa, a tu i tak klepanko jest. Okej, no cydy wrócili my do domu, jak Polacy z euro na tarcy. Ale gramy dalej, tylko że normalnie ja to se cały cęsę. Ja se cały cęsę, bo tu były takie emocje, że to masakra. Teraz trzeba jakoś ochłonąć i grać dalej. Ale no, kto wie, jakby to się potoczyło, gdybym ja nie ten. Gdybym ja se tam bron. Dobra. Samotna Dora. No taka ręka Ricci. Ręka Ricci. Bardzo dobry kształt co tam zrobił. Pozbędę se pęcana już teraz. Co ja tam widziałem? Co? Gdzie? Dobry kształt? Gdzie? No nie wiem. Ale pęcana syny powinienem pozbyć chyba. Dlatego, że nie miałem pięciu bloków. Jakąś fatamorganę ujrzałem. O, już myślałem, że polecę. O, super.
7 pin, 7 pin. Sumo. Walczymy dalej. Znowu ręka Ricci. Ricci nie jest jakoś szczególnie rozwojowa. Dwa już bloki zaklepane ma. Zobaczymy, co tu się w pinach, w manach wydarzy. Teraz San Menzan tutaj jest. Kamica jakiś taki już widzę, że podejrzany jest. Co mi jest na niego oko. No to może być jakieś silne... Silne Chinitsu, Honitsu, tylko że nie brał bambusów. Albo Yakuman, albo... Bo Cytoy Astonia chyba. To może być Yakuman. Ale to nie zmartwy. Przecież. No dobra, tymczasem 2 do tempa i brakuje pary. Chyba, że dojdzie 1-4-7, no to se wszystko klaruje już. O, tu jest para. To jest chyba błąd. Jeden manca było wyrzucić. Co to jeden man mi wnosi? Nic. A teoretycznie można by było... Oj, te bambuski. To są bambuski jednak. I to chłopak ostro lecał. Ja myślę, że to może być nawet Chinitsu. Jest i Santen, i kolejne Sozu do wyrzucenia, ale też mam Mangana. Też bym chciał powalczyć mimo wszystko. Piątka martwa. Bardzo źle. Siódemka w połowie. No dobra. No i Toymen, gdzie dwóch się tutaj bije. Znaczy dwóch się bije. To nie wiem, ja byłem raczej ten Ceci, co się chciał dołączyć. Troszkę upośledzony atak. Okej. Źle, misklik. Miało być jeden man. No wyszło dobrze, bo mam duże UKIRE, ale miało być jeden man, potaniało. I co mamy? Ricci Pin Fudora albo Ricci Dora? To jest potężny kształt. I można tutaj ugrać 3 bloki. Można. No ja to patrzę na to 1, 4, 7, 3, 6, 9. Tak w uproszczeniu. No a to nie jest oczywiście bezpośredni UKIRE. No jest. I mamy 1, 4, 7, 6, 9. Piękne pinfu Dora. Zatrzymamy sobie, no i tak 6 man ci na tym etapie, to nie o... Czemu nie?
No myślę i sian ten tempaj kamica. Om. Kam. O, już mam mangana teraz. Tylko muszę mieć te 5 man zachowane. Sumo. No, był sepsy, był, tak, to już było widać. Ale ja jeszcze miałem nadzieję. Następna łapka. To będzie ta Neo. Pozbędę się tej 9. Ta Neo Pinfu, ukryta rączka. Może se udać. Bo jest to na razie jest debiut. Więc nie ma 5 bloków, to muszę wszystkie ukipajki witać z otwartymi scypcami. Może coś się z nich urodzi. Teraz 5 man, to też jest ukipaj. Obawiam się niestety, że kamica jest sypsy. I mi tu wyskoczy z jakimś ricy i znowu będzie survival. No, to na wyrzucę teraz. Ta dwójka jest na niego bezpieczna. No dobra, na razie będę atakował, ale to teraz nawet jakbym chciał otworzyć, to jest za daleko. Za daleko. Można spróbować, ale no muszę tego pęcana przytulić. To jest mój 5 blok tak naprawdę teraz, więc dopiero teraz wyszedłem z debiutu, to jest bardzo źle. Wyjście z debiutu dopiero w 6 kolejce to jest bardzo źle, bo to oznacza, że mamy 3 santen. I to jest bardzo źle. No a tu po lewej jakiś atak smokiem, Hatsu może być. Albo Honitsu też. I jeden Kasodora, więc tutaj jest wysokie będzie zagrożenie. Teoretycznie też Toitoi, ale no rozbił parę i no Hatsu. No i w tej chwili trzeba już grać defensywnie. 2P mam, parę 2P. Nie można rzucić jeden man na przykład, chociaż prawdopodobnie jest bezpieczne, ale nie można. Nie ma co się łudzić z tą ręką. No te górne sozu się ładnie zabezpieczyły. 8 są na kamica Toymena, 9 co będzie. Nantes. Sumo. O! Sihapeng, ale se bał. No to jest tylko pinfu. Se bał, bo o, ja miał co najmniej 2900. Co najmniej. Co ja tu widzę? 4 bloki i 2 bardzo dobre ukipaje. Jeden tutaj z nakładką. Myślę, że południe odrzucę. Hatsu jak przyjdzie, no to pomoże mi chociaż przyspieszyć, bo no demon prędkości z tej ręki to nie będzie. A Symoca już harcuje. No proszę. No i w takiej sytuacji on już jest co najmniej jeden do tempaj. Co najmniej. Tak trzeba dmuchać na zimne troskę i zakładać, że ma co najmniej jeden do tempaj. Więc jak widać, moja ręka nie może z nim stawać z ranki. Mogę tu takie spróbować obejście Taniało. Bo mam raz, dwa, trzy, 4 bloki, jeżeli szóstkę bym ścisnął, tylko kamica nie rzuci z szóstki, łatwo.
No mogę zrobić taneo obejście. Poncici, ale to cięsko będzie i slisko. No proszę, no i proszę, no i o tym właśnie mowa jest. I cóż, no i cóż mamy tutaj. Znowu jest na krawędzi noza, C500 do kamica. Jak wyskoczy z rycy, no to... To może nie być co zbierać. A ja tu muszę jakoś sobie zezbić. No ręka jest debiutowa, mam trzy ukipajki. Czekamy na rozwój, cóż ja mogę powiedzieć. Czekamy na rozwój. Jak dostanę 6-so albo 7-so, to pomyślę o taneo. Niestety tego wiatra no nie mogę, więc... A myślę za 8, no tutaj trójka P daje ładną tutaj konstelację taką kamienną. Dobra. I tu naprawdę teraz zobaczmy, jakby doszło coś do tego 700, to już jest taniało. No widzimy, Tojman chce zakończyć mecz. Tak jak Bozia nakazała, tak jak Jezusek mówił, żeby robić, to on tak właśnie próbuje robić. Są tutaj na przykład CPC jest wykonalne, no ale osłabia troszkę tutaj, bo tracę ten Rianmen i nie mam nic w zamian. Idź. No jest to, czego nie chciałem. To, czego nie chciałem. Mogę go skontrować. Spróbować. Wrzucę. No nie. Ale już wiemy, że siódemka jest bezpieczna. I to jest dla mnie bardzo cenna informacja. No i tu znowu dwa bloki w manach, ale ta nakładka. Symoca widzę pcha. Chyba. A to nie jest dobra informacja. No i teraz mamy ósemkę do wyrzucenia, ale no za daleko, to jest to czasy bronic. Mimo wszystko chyba czasy bronic. Przynajmniej tyle, że w notenie mnie nie wyprzedzi. Kamica. Oj, no i po zawodach. A, dobra. Dwa tysaki, okej, to jedziemy dalej. Znowu południówka. No nie, no ja gram tą puseny cyhancany. Ludzie. Nie, z tego nic nie będzie. Więc mecz prawdopodobnie na czwartym kończymy. Debiut toporny kształt. Okej. Okay. Dobra, wyrzucę to, bo podłączenia do ry nie tracę, bo mam jeszcze piątkę. Przydałoby się chociaż jakieś taniałko zrobić, ale nie ma też jak. W sumie mam raz, dwa, trzy bloki, dwa ukipaje. A dużo materiału muszę stracić. Tutaj tą kombinację w sozu. Oj. No tak, no prawdopodobnie Oja wygra po prostu, zakończy mecz.
A ja muszę może nawet i wrzucę bambuskiem czy czymś, bo będę próbował. Ach, teraz jest mur łaskawy, ale to troszkę za późno już. Ale wciąż nie ma piątego bloku. Tylko tyle, że teraz mogę meldować tu z Jonrenkeya. Mogę cisnąć. Ale kluczowe jest Trzyman Pon. O! Możemy tak zrobić, bo dostałem siódemkę M u Keire. To za jedynkę sobie przehandluję, bo to jedynka jest nieaktywna. Znaczy za czwórkę. Za czwórkę. Pon! Nie wiem, może to się uda, ale... Idź. Ta 6 man pon to jest ryzyko, to jest furiten. Może szóstkę zrzucę kamica. Okej, jest tempaj. I wyrzucę kamień bezpieczny. Okej. Ha, bym wygrał. O! Dobry. Bardzo ważne zwycięstwo za dwa tysacki. Za dwa tysacki. Fuh, no ekwilibrystyczne taniało. Ekwilibrystyczne taniało i krab zyje, ale no. No, co tutaj się dzieje, no? No, co tutaj się dzieje, no? No co, robimy honicu? Sio, bambusy. Sio z zagrody. Dora poni, wszyscy srają po gacach. Taka prawda jest. Pozbędzemy se. Te dwa są pozbędzemy. Siapon koniecznie. Tak se pozbędzemy. Może canta? Może... A, w sumie to mnie poniosło troszkę. No i furitenowy, ale dobra. Troszkę mnie poniosło, bo to teraz, jak miałem parę dor, to trzeba było też troszkę bardziej standardowo zagrać. A to już właśnie, to są emocje już. To są już emocje. No to już teraz Siapon, no i teraz jest problem, bo Siapon już nie wchodzi w grę. Aczkolwiek z punktu widzenia blefowania, że to można, nie? Można coś takiego zastosować. Stracha na wróble pustyc. No, ale tak, tutaj taktyczny błąd, że tutaj mnie troszkę poniosło. Z tym, myślę, że z tym 5 głównie. Dwa man, dwie stuki. Może się uda wsteczne ci zrobić. Kamica, jeżeli on się ze mną chce zmierzyć, on musi mieć coś szybkiego. Powinien mieć coś szybkiego. No i dobra, teraz nie chcę jakichś skrajniów podwoi. Jeden man najlepiej. Jeden so? Ja wol. No i jest ta canta Cydory, no proszę państwa, no. No i te dwa man, no. Te dwa man mnie pogrązy. Cypę ci mam zablokowane. Jedyną nadzieją jest 9M dobranie. Albo ściśnięcie tego dwa man. Jest. Dobra. Uratowany. Canta dora cy. Trzeba teraz trzymać kciuki. Ma kamica widzę? O, piny chyba. Piny. Ci. Ła, tu będzie tempaj myślę już. Chyba, że oni też ulegają emocjom i... Wow. Jeden sopon, jeden pin pon, wciąż aktywne i trzy pin. Jest nadzieja. Simoca robi chyba taniało, więc on ma więcej opcji. On może być najszybszy przy stole teraz. Fruń! No i ciul! Ale nie zakończysz, dobrze. Tylko znowu jestem w czarnej dupie. Jest cun, proszę państwa, jest cun.
Nie, naprawdę, ja sobie nerwowo wykończę. Ta gra mnie nerwowo wykończy dzisiaj, no. Okej, okay, jest 5 bloków. Po debiucie szóstka M jest ważna, bo kołodory to normalka. Ale tutaj wszystko ci, wszystko pon. Jest, proszę państwa. No jak u Hajdora Dora to już jest dobrze, to jest dobrze. To mi da drugie miejsce jak wygram. Ale do tego jeszcze długa droga. Teraz trzeba poświęcić blok, poświęcę jeden cyman. Tu jest nakładka ulepszenia i ulepszenia i dwa man z jednolezy. O, i już teraz to zrobimy. Tu się ładnie wszystko podwaja. Teraz mamy chustaweckę. Pewnie ze pon. Wszystko pon, wszystko ci. Bardzo łatwa ręka. Mogę piątkę stracić. Trudno. Jak dorę stracę, to trudno. 2900 też wezmę. Oj, 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 oj. 400 sudzy. Tyle widzę. No nic. Dwa do tempa i może się jakoś przeslizgnie. Kurde, to jest... No ale czuję zemusę, no. No i ciul. Koniec. Oj, 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 oj. I już zaorał kocykiem. Już zaorał kocykiem. No i dobra, lecimy dalej. Ceci mecz, ale ja już normalnie, ja już nerwowo nie wytrzymuję. Tu nie chodzi o wyniki, tylko chodzi o sam przebieg tych meczów, no. Brr! Nie oszczędza mnie dzisiaj Madzen. Oj, straszna jest ta ręka, powiem szczerze, straszna. Dora pędzam, chociaż spadł. Cztery bloki są, ale no co, cała jak uchaje cymać. Może być to cytoj. Nie mogę cytojem pogardzić. No ale łudzić się, że jestem najszybszy przy stole, albo chociaż drugi najszybszy, to jest naiwne, więc nie. No i dobrze, no. I cuna sobie zrzucę. I są cztery pary, ale w tej chwili już opcja jakuchaj bierze górę. To jestem pewien, że jakuchaj jest lepszy. Dwarian meny. Dora pęcan jest troszkę kłopotliwy, bo tej dory mi się raczej nie uda zdobyć przez ci. I będzie problem, jak wyjdę, jak cumnę, no to fajnie, ale jak wyjdę z tym w tempaj, no to nie będzie to fajne takie. O, i tu mamy. Troszkę bambusków mu rzucałem, on nie brał. Myślę, że tempaj to on ma. Cyman bezpieczny i siódemkę może si moca rzucy.
I sejso zrobię pon. Sejso zrobię pon, bo tracę dorę, ale mam to i to ja. I na dziewiąteczkę cykanko. No symocja myślę, że szóstki są nie ma, ale inni gracze to nie wiem. No zwykła łapka taka. Taki dobry katolik z sąsiedztwa. Taki co okna myje co 2 tygodnie. Ściera kuzę 2 razy w tygodniu. Odkuza regularnie. Okej. No i mamy bardzo fajną łapcówkę. Co tu dużo mówić. I sobie rycujemy. Hop. No w końcu jakaś łatwa rączka. Spektakularna to ona nie jest, ale... Taka, żeby myśleć przynajmniej o drugim miejscu, to myślę, że spoko. Joś. No, czy będzie manganium? Nie ma. Ale jest, jest okej. Troszkę taka syrena. Wszystko ładnie, dwie dorki. Ale to jest takie niepodłączone jeszcze. Zobaczymy. A tylko jeden blok do wyjścia z debiutu brakuje. A w sumie też mogłem 8 rzucić. Dwójka mam też, dobranie trzyman. No dosło. No dobra. Dobranie trzyman, no daje jakąś tam korzyść, no bo tutaj się Arian Man robi, ale raczej to poleci. Raczej to poleci. Chociaż troszkę ciężki wybór będzie. Ale ta samotna Dora też tutaj robi robotę. I te trzyman tutaj nie ma racji. Teraz jeden man nie ma racji bytu. Po prostu no, ręka bezparowa mi nie straszna. Troszkę tych kandydatów na parę jest. Ale jest też Anko w razie czego. Jakby się sekwensy składali, to, to jest Anko. No i proszę, sekwensy złożył, jest Anko. I już problem pary znika.
Strefa już niebezpieczna. Tutaj może być Damaten, może Ricci zaraz polecieć. Meldunek Potępaj może być dobrym pomysłem, ale chyba sobie wstrzymam. Chyba sobie wstrzymam. To jest na przykład niebezpieczny kamień. Na tym etapie. Tak sobie rzucić, o. Nie potrzeba żadnego cytania, tego mitologicznego cytania od rzutów, które każdy niby potrafi po swojemu, a tak naprawdę nikt nic na ten temat nie wie. No, jak jest wiadomo, środkowe kamycki są niebezpieczne. No i Bóg Damatenik mu zrobił. A mógł se nawet azarycować pewnie, a nic by mu se nie stało. Też. Może tak. Tutaj para chyba nie będzie dużym problemem. Więc ta jedynka Sojus się lepiej tutaj wpisuje. Dam Jakuhajowi priorytet, ale nie wiem. Temu też dam, a co? Może jakieś Honitsu se zrobię? Ale prędzej ta Neo. Tutaj Hatsu był lepszy. Dobra. Jest i para. No i teraz to jest samobójstwo. Przesło. Tak, co tutaj, jak dostanę na przykład 5 man? Ła! Złapałeś mnie, Wacpan. Okej, okay. No i teraz utrzymać to pierwsze, to by było bardzo przyjemne. Ostatnie miejsce na wschodzie, no to jest zawsze niefortunne. Fortunne dla ostatniego miejsca. Myślę, że Jakuhaja warto jest zatrzymać, ale już tutaj nie ma co poświęcić, więc trzeba będzie Jakuhaja puścić. No i czekamy na rozwój. Trzeba wyjść z debiutu. Jakuhaj kontra Skrajniuch. Wyrzucę Skrajniucha. Jak dostanę Jakuhaj, to już jest zjeżdżalne. A znowuż może też zajdzie potrzeba defensywienia się. To się będę zdefensywił. Dobra, no trzeba chyba liczyć wciąż na to Seiso, że da jakiś lepszy blok. Chciałoby się 4 man C po Taniao i Shanten, ale no 4 man C będąc Dorą to nie. Tutaj 8 daje Furyten, ale 6 znowu... Oj. Idź. Cztery pary. Serio, chłopaki? Ja nie mogę se przyłączyć do tej bójki. Wrzucę gębu i pół sudzy. No i bardzo zły wybór. I śmierć. Śmierć na miejscu i to jest, proszę państwa, Haneman Bajman. Na żywo, tylko z Bielawy.
A czemu ja se... No właśnie, pytanie dobre. Krabicku. Krabicku, a czemu ty nie rzucił 1-2 man na Oja? No piękna sesja, piękna dzisiaj sesja. No nic, jedziemy dalej, no ale teraz to pierwsze miejsce oddane za darmo, no. Co tu dużo mówić? Ile dzisiaj tych... To dzisiaj same czwarte miejsca, Boże. Piękna sesja, naprawdę. Och joj, ale to był teraz naprawdę... To był błąd, no... To był błąd poniżej wszelkich już... poniżej wszelkiej krytyki. Co ja sobie z tym 5 pomyślałem, to ja nie wiem. Dwa do tempa i no jedynka ma już w gruncie rzeczy niepotrzebna, tak samo 2p. No i mamy anczko, no anczko się przyda, jak dojdzie sekwens, to anczko się przyda. Push. A, trzeba było push, dobra. Dora jest bezpieczna, ho ho. I jest prawie ściana na trójkach, więc dwójkę to jest tutaj 2-3, so można jako to przepchnąć. Więc muszę wyrzucić albo 2 man, albo coś w pinsozu. No w pinach piątka strasna, a wszystko inne mam bezpieczne. Ha! Z takie podwójne. Posło. No ten Seroki i Santen jakoś tak 4-5 ze 100 martwe teraz. Ale no nie idzie, nie idzie i co sobie trzeba wycofać. Dobra. 1-4. Jeszcze sprawdzimy. Wszystko gra. Przejdź dwójecko, przesła. Ronni Batsu! Taka niby zemsta na to imenie. Za poprzedni mecz, tylko to chyba jest inny człowiek. No to może chociaż na koniec coś ugram. Łatwe łapki tutaj po ponie mamy. Kucki i Santen z trójecką i z czwórecką. Bardzo, bardzo fajne. Myślę, że i 4 soci się opłaca nawet. No ale mur jeszcze bardziej ułatwił. Może być łatwe 5800, ale jest takie łatwe, to się trzeba zastanowić, jest takie łatwe własne będzie. No będzie, no. I znowu może na bajdacku. Ten feralny bajdacek stanie się taką lalecką wudu do męczenia innych graczy. No myślę, że bardziej trzeba liczyć na bajdacka.
Nie chcę psyć bajdacyk. Ci. A ten nic poń to no albo ta Neo. No może mieć farciarską rękę z wschodem też. Ta Neo albo bambuski ładuje. O, no i czwórecka przyszła pierwsza, dziękuję. Nie no, to taki mecz jest na odstresowanie, no. Można sobie odetchnąć. Pomazyć troszkę. No skoro tak, to tak, bo tu mam teraz para plus kancan. Cóż, nie potrzebuję kamienia tutaj wspierającego jeszcze. Materiał już jest, powiedzmy. Ale jeszcze można Dorian Menika pozbierać. Chyba. Dwa do tempa, no tylko że tym razem ta ręka to nie jest jakiś gigant. Więc co będę odpuścić. Po prostu odpuścić. Dobrze, ta ósemka przysła. Zawsze jak ten słabszy kształtcy najpierw zbiera, to jest fajnie, jest radość w rodziny. Nie? Są mi tutaj zdechły dwie sztuki. Mogę sobie speci zrobić spotaniało. Jedynkę wyrzucić. Z takich obserwacji. Jak to teraz robię? Już musiałem wyrzucić. Nacisło mi się prawym i... Ale żem mu dał. A nie chciałem mu dać tej czwórki. Ja nie chcę, żeby on do mnie nadrobił połowę pieniędzy prawie. I teraz sam broniec. A dwaman jest bardzo fajny na Symoca, żeby też zachować inne bezpieczne kamycki. O, fajnie, że się wymienili, bo ja nie tracę za swój błąd. Okej. Okay. Dopiero druga południowa, więc... Ale póki co mecyk jest najmniej chyba napięty. Ale po prostu nie, ta wrzutka tą piątką P, to ja se to nad łuskiem powiesę na pamiątkę. Co ja wyceniam? Co mi w tą głowę wlazło? Jakaś dziwna panika się zrobiła. No i mamy i santenik, i tu se Itsu gotuje. I ja to nawet otworzę, dlatego że no ja tylko muszę przepchnąć rundę. A jak dostanę coś do 7-5, to sobie na zamienię. Idź. O Jarino, proszę, no. 8 men, ale 7 pin do pchania to nie jest dobry pomysł. Tutaj trzeba kapitulować. Ładnie się bronimy po chrześcijańsku i liczymy, że Toymen zronuje Simoca ze zemsty.
Sumo. No niestety. I wyciągnął, i wyciągnął. I będzie walka, będzie walka. Już mnie doszedł na 5000. Tylko tu widzimy, ten tojmenik to ile on ma? 500. Ojejku, chłopcy, co ty, oj, to szósty dan, ale dostanie po dupsku. Ale dostanie po dupsku, niestety, chłopak. Dwa do tempa i potrzebna para na gwałt. To jest kształt parogenny. Ale ja postawię na rozwój kształtu. No para najlepiej, żeby się zrobiła tutaj. 4P albo 1-2 so. To też może mi dać parę. Jeden do tempa i teraz 8 man może jest parą. 9 man jest parą. Taka to jest chustawecka. Chustawecka jest. Co tu se gra, tak? 6, 8, 9. O, 9 martwe. 6, 8, 3. Straciłem 3. No i okrok od canty, żebym teraz miał tą jedynkę, to bym miał cantę. Dzuncan znaczy se, dzuncan. I by było święto. A na razie święta nie ma. Dobra. Może i powinienem rycy. Czy ja tu se mam bać o kakę, czy nie jest oja? Nie. Bici. No już wiedzą, że coś jest dziwnego. Już wiedzą, że coś jest nie tak, bo zrobiłem cumogiry rycy. Wow! Wow! Nie no, zero litości. No i łatwy mecz się zamienił w dramat. Jeżeli można dramatem nazwać drugie miejsce. Ale o, co to było? Co to się wydarzyło? No ale chciałem jednak, chciałem, żebym mógł móc zronować Toymana. Dramat. Po prostu pierwsze miejsce sobie. Zobaczcie, jak szybko się może pierwsze miejsce rozpłynąć. Taka przewaga. Taka przewaga. I pozamiatane. Taniało za dorę. Na razie może 2P. Ale to raczej to będzie korzystne. Cztery man, 4-7-5-5, co? To jest ciekawe. Wezmę, bo to jest kucki. Tu mam 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6.
No właśnie Simoca robi piny. I tutaj nie chcę, żeby on znowu wygrał jakiegoś potworaska. No musem, no. Przecież nie będę wybrzydzał. Tempaj to tempaj. Jak to powiedział Konfucjus, tempaj to tempaj. Niemcy brać tutaj ci. Cun. Jeden lezy. I co? O no, matko jedyna! O matko jedyna! Trzecie miejsce. Jerzy Świebodziński, no to przecież to już jest, to jest już zeznia. Teraz jeszcze brakuje, żeby Tojmen se odbił. Ale dobrze, to się kameruje wszystko, bo to jest naprawdę mecz cudów. No już takie myślę, że ostateczne dzisiejsze upodlenie mojej osoby, więc ja... To jest chyba, nie wiem, czy to jest piąty mecz, czy czwarty, ale nie no, trzeba po tym zakończyć, bo to tutaj widzę, że jest coraz gorzej. Nie wiem, zostawię jeszcze tą Dorę, ale... Cztery bloki są, no nie ma co panikować i z piątką są i z Cunem może się coś uda wycarować, wycunować. A cztery manci korci tutaj. No jest 5 bloków. A chyba to jest za śliskie. Się doczekał Dory. No i co z tego? Sysanden. Ale klimat się zmienił, więc otwieram, no tylko że teraz jest problem dalej z tą z tym to jest Atozuke, no. I na tą Dorę raczej nie liczę od kogoś. Może się miło roz... miło się... A. No to już będzie smierdzało, nie? I znowu, ojej! Znowu mi huknął, no i a teraz być jeszcze... No ja się czuję jak taki inwestor na Wall Street, co przychodzi krach i po prostu tylko tego krachu nie ogarnął, że to się zbliża i tylko teraz patrzy, jak mu spadają słupki i traci całą swoją fortunę i dom i przyjaciół i wszystko tracy. Chryste, panie. Co poszło nie tak w tym meczu? Co poszło w tym meczu nie tak? Wszystko poszło nie tak. Oprócz pierwszych dwóch rozdań chyba, to wszystko. I co tutaj teraz mamy?
No to jest tylko rycydora. No wezmę to. To jest taki jedno rewolwer, ale... Teraz krocek w stronę Sansoku. Jak dostanę parę w manach, to albo kolejne 5 spin, to będzie Sansoku. Ale nie przegapmy ukrytego Isantena. Co nie jest ukryte, ale po prostu se można zagapić. O, 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 perfekcyjny wyciąg. A, tylko dwie są. Spróbuję. Kompletnie nie wiem, co jest dobra decyzja, ale spróbuję. No ręka za 3200. Nie mam, znaczy niby mam jak się bronić. Tą 1P2M. Szkoda, że tu nie ma Hanki Mostowiak, ona by mi pomogła. O ja dalej, flow. I to jest koniec. To jest koniec. I całe szczęście, bo tutaj to naprawdę... No, no nie tak. Ja piernicę dzisiaj... A czemu to mi to mnie pokazuje? A że ja teraz nie byłem czwarty. Tylko trzy mecze mi pokazuje, nie wiem czemu. Ale no stream przerażający. To jakaś była farsa, tragikomedia. Dziękuję za pacane. I trzeba grać dalej. No, to co tu dużo mówić, no.